Witam wszystkich serdecznie, Chrisu z tej strony. Witam w kolejnym odcinku dotyczącym zdobyczy gier z miesiąca styczeń. Dawno nie było takiego odcinka, także nadrabiam zaległości. Troszkę tych gierek się nazbierało, także chciałem je Wam zaprezentować. Może zacznę od takiej technicznej strony. Mam tutaj swoją PS4 z wykonanym otworem, takim fajnym, wentylacyjnym. Każdemu polecam, ponieważ zbija ona temperaturę konsoli w stresie nawet o 6 stopni. Co jest bardzo, bardzo dużo dla tej konsoli. Bardzo dużo pomaga w ogóle. I kupiłem sobie do niej dysk SSD 1 TB. Myślę, że rozgrywka będzie jeszcze bardziej przyjemna. Szczególnie chcę sobie ograć grę Red Dead Redemption. No i Cyberpunka może w końcu będzie można normalnie zagrać na tej konsoli. Dzięki temu dyskowi. I jakiś tam patch słyszałem, że wyszedł. Także może to jeszcze będzie grywalne. Także taki zakup z rzeczy technicznych to był. I co, lecimy z gierkami. Może zacznę od gry, którą udało mi się kupić lokalnie. Jest to Medal of Honor Elite Assault. Gra na peceta. Ja tam osobiście nie zbieram gier na komputer, ale medala zobaczyłem i był w dobrej cenie, także sobie go wziąłem. Tym bardziej, że od dziecka mam z nim dobre wspomnienia i zawsze będę mile wspominał tą grę. Elite Assault była to pierwsza gra, którą ograłem sobie na komputer. Tutaj mamy wersję polską. Wydanie klasyk, ale mi to nie przeszkadza. Polecam każdemu, kto nie zna tej gry, chociaż wątpię, bo gra jest naprawdę bardzo znana i bardzo stara. Ale jeśli ktoś lubi właśnie tematy II wojny światowej, to Elite Assault jest tutaj przodownikiem w tej kwestii. Także Medal of Honor ląduje w mojej kolekcji. Idąc dalej, mamy tutaj gry zdobyte w lombardach na 360. Pierwszą grą jest Dead or Alive Extreme 2. Z tego co się orientuję, gra wyszła tylko właśnie na Xa 360 jako ekskluzyw. Mamy tutaj fajną, grubą instrukcję, już teraz takich nie robią, a szczególnie nie robią takich z takimi obrazkami. Naprawdę bardzo fajne. Także mamy Dead or Alive Extreme 2. Mamy tutaj różne dyscypliny, jak wyścigi właśnie skuterów, plażowa siatkówka itp. Mamy również Blue Dragona z lombardu, kolejny bardzo fajny wyryw i kolejny X na 360. Oczywiście pełen komplet, 3 płyty, również bardzo gruba instrukcja w wersji angielskiej. Też polowałem na to dosyć długi okres, ale nie wiem dlaczego na Allegro już nie ma tych gier. Jeszcze trochę zostało na Elixie, ale skoro było w lombardzie, no to wiecie. Wziąłem sobie, bo nie trzeba płacić za przesyłkę. Kolejna gra to Painkiller Hell and Damnation. Szkoda, że to nie jest na PS3, bo wiadomo jakie to trzyma teraz ceny. Ale mam tutaj na 360 w polską wersję. Oczywiście okładka też po polsku, pełen komplet. I co najważniejsze, płyta jest w stanie idealnym. Jakby nie była w ogóle używana. Albo po prostu komuś się nie spodobało. Także to tyle, jeśli chodzi o gry na 360. Z kolejnego lombardu udało mi się troszkę gierek uzbierać na PS3. Mianowicie jest to Midnight Club Complete Edition. Gra wyszła tylko w wersji właśnie Platinum. Są tutaj wszystkie dodatki, które były w Midnight Clubie, wzięte w jedną całość i spakowane na jednej płycie. Wersja angielska z manualem. Także mam Midnight Club do kolekcji, co najważniejsze od Rockstara. Jestem fanem Rockstara. Za dwie dychy wpadł Dragon Age 2 w polskiej wersji językowej. Nie grałem w tą grę, ale za dwie dychy sobie wziąłem. Stwierdziłem, że zobaczę co to jest w ogóle. Może jedynkę mi się kiedyś uda skołować. Kolejna gra to Motor Storm. Ja już w swojej kolekcji posiadam Motor Storma, ale Apokalipsę. I chciałem sobie właśnie zdobyć te pierwsze wersje, pierwszą i drugą. Jak już jesteśmy w Motor Stormie, to również w tym samym lombardzie był Pacific Rift. Również bardzo dobrze oceniana gierka na PS3. Także mam już wszystkie części, chyba że Arctic Edge był też na PS3, ale chyba mi się nie wydaje, bo chyba na PSP tylko był. Jeśli było na PSP, no to na PS3 mam już wszystkie Motorstormy. Również na kupce leżał Obcy Izolacja, edycja Nostromo od Segi. Polskie wydanie, jak widać tutaj, w komplecie z ładnym artem, instrukcją. Płyta również w stanie bardzo dobrym. Widziałem dużo filmików na YouTubie z tej gry i bardzo mi się spodobało to, jak jest to tam wszystko pokazane. I postanowiłem sobie ją kupić. Tym bardziej, że cena była spoko, także
ląduje do kolekcji. Dodatkowo jeszcze Splinter Cell Double Agent. Tą grę zacząłem przechodzić na Xboxie 360. Tak średnio mi się spodobała, ale za 15 była, to wziąłem do kolekcji. Ja tutaj muszę wymienić tylko pudełko, bo jest troszkę w opakanym stanie, ale to się ogarnie. Jakąś chwilkę może poświęcimy na to. I gra, na której mi też zależało i długo szukałem, to znaczy niedługo, po prostu szukałem, żeby była w angielskim wydaniu. Jest to Sega Rally na PS3. Mamy tutaj pełen komplecik z takim ładnym artem na PS3. Również ciężko dostać tą grę, jeśli chodzi o język angielski z okładką. Tutaj mamy Anglika, też była w tym Lombardzie właśnie. I bo wszystkie właśnie te egzemplarze na portalach aukcyjnych są albo po węgiersku, albo po francusku, właśnie ciężko dołapać Anglika. Ja mam tutaj Anglika i ostatnią grą, którą udało mi się zdobyć w Lombardach, jest wszystkim dobrze znany Binary Domain. W ogóle nie wiedziałem, że trafi na niego w Lombardzie, ale jeszcze tych gier kilka tam zostało. Także jak ktoś dobrze poszuka, to może znaleźć. Gierka jak dla mnie średniak, ja to grałem z ciekawości, bo każdy to zachwalał, tym bardziej, że cena gry poszła do góry. Nie wiem dlaczego, ponieważ tak jak mówię, dla mnie to jest mocny średniak, ale jest w mojej kolekcji. Binary Domain, pełen komplet, wersja angielska. I przejdę może teraz do gier na PSP. Mamy tutaj Colina McRae Rally 2005+, na PSP, pełen komplecik, wersja angielska, tak jak to zawsze u mnie bywa. Wydanie premierowe. Wygrałem ją na licytacji na Allegro za około 37 zł. Gra troszkę trzyma cenę i w pewnym okresie była ciężko dostępna, ale widzę teraz, że parę ofert się wysypało właśnie na Allegro. A jest to naprawdę bardzo fajna gierka. Wyciska też dosyć dużo, jeśli chodzi o grafikę z PSP. Także warto sobie to ograć. Tutaj taki niszowy tytuł. Need for Speed Undercover, chyba wszyscy znają na PSP. Kupiłem sobie w wersji polskiej. Nie grałem w to po prostu na PSP, także chciałem sobie ograć, a cena była dobra, także wziąłem. Need for Speed Undercover. I ostatnia gierka w tym filmie, jednocześnie ostatnia na PSP. Jest to gra Mach Modified Air Combat Heroes w wersji angielskiej. Tak jak tutaj widzicie. Gra przenosi nas do 2049 roku, gdzie właśnie pilotujemy takie tutaj myśliwce, możemy je jakby ulepszać i pniemy się tam w karierze od takiego żółtodzioba aż po groźnego bohatera, jeśli tak to mogę ująć. Graficznie tutaj też to fajnie wygląda. Jedno co mi się podoba, to też ten napis jest taki srebrny na pudełku. A więc mamy grę Mach na PSP. Może ja to tutaj dam. Uda mi się, czy nie uda? Uda się. A więc to są moje wyrywy gier z miesiąca styczeń. Jeśli wam się podobało, no to dajcie łapkę w górę. Bardzo mnie to motywuje i liczę na wasze komentarze. Również uwielbiam czytać sekcję komentarzy. I co? Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.